witam was w pierwszej grze, w której jesteśmy swoją restaurację widzę. To można by było zostawić, coś potem z tym wymyśleć. Więc tak, tak jak widać, trochę pograłem, znaczy pograłem, bardziej bym powiedział, że przyszedłem samouczek. Więcej wiem, co trzeba, żeby tutaj, że tak powiem, uszczęśliwić naszych klientów. Też to było dobrze. Okej. Oczywiście taki jest pierwszy odcinek z tego typu gier. I tu mamy już jakby naszą restaurację. 9805 zł, czy tam dolarów mamy. Mamy tiery, które trzeba zdobyć, czyli takie progi, żeby dostać jakieś dyplomy, później puchary, że jesteśmy jakimś tam mega dobrym kucharzem, czy tam szefem restauracji. Na start oczywiście otrzymujemy 30% jakby populacji. Czyli gdzieś ktoś tam słyszał, że się coś otwiera, ale jeszcze nie wie gdzie. A my tutaj sobie na spokojnie myślę, że możemy, jeżeli chcemy zrobić taką koncepcję, jeżeli już nam gra podsunęła, to myślę, że nie będziemy jakby jej przeszkadzać w wyborze tego. I chętnie myślę, że coś takiego będzie można tutaj, myślę, jak najbardziej zrobić, tylko ja oczywiście sam bym chciał, jeżeli bym chciał na takiej restauracji, to zrobić zupełnie inny styl. Mianowicie, najpierw te drzewa robimy sobie, powiedzmy, jakieś takiej olejce, następnie te wszystkie, aha, bo to są dodatki, widzę. Dobra, zostawmy to w jednym miejscu. Krzaki też damy w jednym miejscu. Na razie. W sumie to dobry pomysł podsunęła. I teraz te drzwi zmienimy tu. Nawet tutaj. Coś nie, bo to może być nam ciężko z... obsługą. Żeby jak najbliżej alejek. Okej. Ja teraz mogę to zduplikować? Mogę oczywiście. Teraz trochę za. Dobra. I wstawimy sobie te stoliki. No myślę, że chyba będzie git. Jednak trzeba pokombinować, tą restaurację otworzyć pierwszą. Ale my sobie tutaj pracujemy i to otworzymy.
jednej alejce zduplikujemy. O, żeby tak ładnie wyglądało. Nawet zrobimy cyk. O. Żeby to tak ładnie wyglądało. Piękna alejeczka. Zrobimy sobie ciach. Zrobimy sobie ciach. Myślę, że tam krzaczki niech sobie rosną tu. Będziemy im przeszkadzać. O! O to mi chodziło. Tutaj sobie oddzielimy. Dobra, myślę, że tutaj pierwszy nasz ruch jest wykonany. Czyli zaczęcie tak naprawdę od pokoju. Następnie podłoga. O nie, to był błąd. Dobra. Tak. Nie da się, znaczy da się, wiem nawet jak. Ściany, ale nie, dobra. Tak, w ten sposób teraz. Myślę, że tutaj można by było zrobić. Tak, to jest, tu będzie wejście, będą przyjmować i tu chodzi, dobra. Też na tym by to mogło spokojnie wystarczyć. Także mamy. Tutaj też zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw to jest. A, zewnętrzne, rozumiem. Dobra, to nie. Wejście. Dobra. Te drzwi zamykamy na razie. Znaczy, zamykamy. Będzie przyjmowanie. Wszystko dobrze myśleć. Będzie tylko przyjęcie, ale no co, to oni by mieli aż tu iść. Tu bym chciał magazyn zrobić, czyli muszę pobudować w takim wypadku. Zróbmy na razie tak, kitchen. Po jednej linii, żeby to wszystko było. Podłogę damy tu taką. Taką, o. Cyk. Teraz tak. Toalety to też się zaraz zrobi, ale na spokojnie. Raz. Nie będziemy się tutaj za bardzo rozrzucać z pieniędzmi, bo nie mamy ich dużo. Od razu. Dobra. Generalnie mamy wszystko. Następnie gaśnica. Chyba powinno być tu z tym pendolem. Tak jest. Jedna, druga. Trzecia. Tu jeszcze ewentualnie. Cztery gaśnice. Pięć. Zrobimy pięć. Aha, to nie, dobra. To przenieść. Tu nawet ja bym polecił na róg. O. No i dobra. A. Oczywiście, no tak.
Jedną tutaj damy tylko. Chyba, że faktycznie tak to musimy zrobić. Dobra, nie, jedną tutaj. Jedna, żeby była na miejscu. O, zrobimy tak. Jakąś najtańszą tutaj lodóweczkę, proszę Państwa. I tu mamy wszystko. W momencie teraz tutaj bym chciał zrobić 4 lodówki, 2 albo damy po całej ścianie. Raz z tą lodóweczką. Myślę, że oczywiście też można było. I co? Więc tak. Teraz powinno być ok. O ty, cwaniaku. Dobra. Okej, więc tak to tutaj będzie nam się planować. Dobra, tak to tutaj nam wygląda. Zobaczymy, co możemy zrobić. Mianowicie... dwie, trzy lodówki. Dobra. Dobra, a nie, no. Dobra, ona już jest u nas.
no to jakby. Tak. Wszystko zakupimy sobie po dwa. Wiecie, pudełem. Aż fundusz. Op, tylko witka. Trochę wydaliśmy. Mam nadzieję, że to się nam zwróci. Pierwszą teksturę, czy pierwszy przepis. A, bo jeszcze mi nawet nie użyłem. Tak, nie wiem. No już kupujemy.
miejsca wystarczyć. Mamy dość mocne kupione za te pasy. Widzicie, w niektórych miejscach, tak tu, a widzicie, a nie wiem, co chodzi z tym bar, a to na bar jest jeszcze. Dobra, chcę wiedzieć, ile nam tam składników jest potrzebnych. Cześć trochę. Tutaj bardzo... A dobra, bo nie mieliśmy prawie w sumie. Wiem. 4% spadło. Zostawką. Przepraszam. Burning low on garlic. Aha, mam tu co piszę, dobra, dobra. Tak mi proszę, co chciałem. Teraz sobie tutaj wsmażę, teraz tutaj to zrobi. Creeper Beacon Frenzy. Thank you.
jednej potrzebuję, ale... Tutaj damy 50. Tutaj damy... 5. Tam się to uda. Pierwsze trzy gwiazdki, jak to powiem, Michelin. Dobra, pierwsze mamy koty na pity. Będę tutaj dłużej. Być może jeszcze moglibyśmy tutaj podzielić. Pięknie, dobra, nie będziemy się. A problemu. Nas mi bardziej po 20 sztuk. To jest ok. Magazyn mamy oddzielnie, więc to podczas tego zajmuje, ale jeżeli mówimy o tej restauracji, która się tutaj odbyła, to jaj. A, bo to za 7 minut dopiero przyjeżdżę. Okej, to wygląda. Dobra, 162 dwie rzeczy przydadą. Przyjedzie nam cały ten... Wszystko to, żeśmy zamówili w sumie. To jest potrzebne i niepotrzebne, ale wiecie, to nam się jakby... Chyba nie mamy czegoś takiego, że... Chill, widzę, że brakuje. A tutaj już się to chyba robi, tak? Tak. Mamy nas. 10 tysięcy, to już mocno trzeba tutaj zrobić. Tom zielony. Tutaj zróbmy tom zielony, a tu zróbmy jego. Też nie, zróbmy jego. Nie mów mi, że śnieg jest. O, shit, to normalnie sezony, ale zajebiście. No, śnieg pada na pierwszy. Super. Jak to w ogóle? Co to w ogóle robi? A, przyjechały nam rzeczy. Tego zapomnieliśmy.
A ruda? Gdzie jest? Tu ma nic, gdzie? No, proszę tutaj. Potrzebny. Obsługę. To nam dobrze pójdzie, ale ja nie trochę w razie idziemy z teraz ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę, suba i do następnego odcinka.